Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest, moi drodzy, Dragon Age Inquisition, czyli gra roku 2014. Jestem bardzo dumny z tego, że tak wyśmienita gra, która mi się naprawdę bardzo podoba, okazała się być grą najlepszą 2014 roku, ponieważ naprawdę ma mnóstwo ciekawych rzeczy, jak chociażby walka. Jest i rebeliant, walimy siebie. Walcz, o nie, dobra. Fajnie, pięknie walka się toczy. I zobaczcie, jak to. Teraz nacisnąłem Ctrl, czyli pauza. Zobaczcie, jak to super wygląda. Widzimy, jak tutaj nasz przeciwnik leży. Krasnolud tutaj bierze go zaraz z nożyka, ze sztyletu. Kobieta tutaj się zamierza, a my sobie tutaj z tyłu walimy. Zaraz chcemy uderzyć jakimś nieczym. A czarodziej? Z jakiejś kuli, nie wiem, czy to jest mrozu, czy to jakieś zamrożenie. Coś chcę tutaj zrobić temu właśnie nieprzyjacielowi. Dobra, kontynuujemy. Oczywiście wszystko zależy od gustu. Jeśli ktoś chce, to może taką pauzę robić. A jak nie, to nie, po prostu. Ja bardzo lubię coś takiego, ponieważ strasznie mi się to podoba, szczególnie gdy taką... Okej, okay, kolejny wróg. Widzę na mapie już kropeczkę czerwoną. Co to będzie? No, tak jak sądziłem, niedźwiedź. Ale z niedźwiedziem nie chcę walczyć, ponieważ... Walka jest długa, a... O, okej. Okay. Są mi wrogowie. Dobra. Podlecimy. I patrzcie, co zrobią. Łańcuch. Ciągniemy. Trójeczka. Przewrócony. Podlatujemy. I cios. Ciosy ciężkie. Kolejne przewrócenie. Tym razem nie wyszło do końca. Teraz spamuję strasznie na klawiaturze, tutaj mnóstwo przycisków jest. Mamy od 1 aż do 9, no i 10 jest 0. Możemy też skorzystać. Oczywiście wszystko sobie rozdajemy w naszym drzewku umiejętności, ale to w innym odcinku, moi drodzy. Dzisiaj się skupimy na walce, trochę poopowiadam, co mnie w tej grze strasznie zaciekawiło. Moi drodzy, eksploracja. Otóż to eksploracja jest tutaj niesamowita, naprawdę. Gra sama zachęca do tego, żeby eksplorować. No i jest co eksplorować, ponieważ świat jest potężny, zobaczcie na to. No, robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Szczególnie, że to jest dopiero jedna osadka, tak jakby to powiedzieć, bo to jest mapa lokalna, a mapa świata jest tutaj. To jest gigantyczne, moi drodzy. Natomiast gra też ma strasznie, jest ogólnie trudnawa, trudna do ogarnięcia. Ja wciąż jej do końca nie ogarniam, a już spędziłem kilkanaście godzin, bo ponad 10 godzin, tam już spokojnie mam. Naprawdę wszystkie te godziny spędzone w przyjemności. Początek gry troszeczkę jest taki nużący, chociaż nie do końca. Zależy od gustu. Okej, okay, kolejna jakaś... O, tu już będzie trudno. Tutaj będzie trudno. Tylko sobie zmienimy postać. Z mojej głównej, czyli naszego tutaj wojownika. Ja mam wojownika z bronią jednoręczną i tarczą, a teraz mamy czarodzieja. Dobra, polecimy na was. Dobra. Tutaj cię was przyblokuję, sorki trochę, ale was przyblokuję. Do tego ciebie zapalę. No i walimy, spamujemy teraz. Okej, dobra, ja uciekam. Dalej, uciekaj, ziomuś, miksturka. Bo on ma naprawdę mało HP, bardzo mało. Dobra, zamroziliśmy typka. Teraz piorun. Podpalenie? O nie, nie! Co to jest? Co to jest? Wiem, jakiś tam typciu mnie. No dawaj! Dobra. Podpal. Super, łucznika pokonaliśmy już. Tu jeszcze kolejny łucznik. O nie, padłem. Trzeba uważać. O nie, szybko, mikstura. Jakiś tancer. Patrzcie, jak on tancuje tutaj nam. Szybko, mikstura. Ale on jest już chyba ostatni, aczkolwiek jest trudny. Dobra, tego łucznika tutaj już mamy. Ale gdzie jesteś? Dobra, jestem ostatni. O nie,
To już padłem, no to już padłem. Już po mnie. Nie. Wycofać się czy co? Nie ma sensu już. Patrz, jak mnie otoczy. No. I to jest to, moi drodzy. No troszeczkę tutaj już było trudno, trochę przesadziłem z tymi, bo było ich za dużo. Tamtą gromadkę bym bez problemu pokonał. No i w końcu ich pokonaliśmy. Aczkolwiek jacyś nowi przyszli, jacyś tancerzy ostrzy. Oni z tymi sztyletami tam wymachiwali i oni w ogóle znikali tam, jakieś dziwne takiego, tego typu rzeczy. Dlatego się udamy gdzieś bardziej w prawo. Będzie bezpieczniej. Jak wygląda mapa? Tutaj jakieś... Chociaż no straszny dylemat mam co do tej właśnie mapy. Jest taka niewyraźna i mało można z niej odczytać. Aczkolwiek no gra na jak najbardziej. Łapka w górę, dajmy plusa. Fajna jest, naprawdę epicka, epicka. Dobra, no to walimy. Dobra, zmienimy na czarodzieja. Wal, 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 wal. Obrażenia walniemy tutaj, takie. Super, naprawdę powiem wam, że to takie ekscytujące. Nie, tego nie chcę. Tak. No i ty jesteś tym trudniejszym tutaj. No i już kolejni idą, ci co znowu wtedy. Dobra, pokonany będziesz? Dobra. O nie! Nie, no i padam. Znowu, znowu to samo. Wal, wal, wal w niego, wal! Dobrze. Super, wal, wal, wal! Ile się da? Normalnie resztki z niego wyciągnij. A musimy to wygrać. Dawaj, dawaj! To już końcówka, naprawdę, no nie! Jeszcze zniknął teraz. Dobra, super. Dawaj, dawaj. Kurde, już tak jestem po prostu podekscytowany, sorry, że się nie odzywam, ale to jest naprawdę mega trudne. Bo nie zobacz, jak oni skaczą, odskakują na okrągło cały czas, jakieś ciosy nowe, coś. Przewroty. No i pięknie, i to jest to, moi drodzy. Tak więc to byłoby na tyle. Moi oczywiście sojusznicy teraz się odrodzą, no właśnie odrodzili się, po tym jak pokonaliśmy wroga. No i do następnego razu. Na razie, cześć!